Ciekawa jestem sobie właśnie na jachcie i chciałabym się tym jachtem wybrać w podróż po wodach, morzach i oceanach. Niestety to nie jest możliwe, dlatego że tym jachtem nie da się pływać po Brookhaven i to jest duży minus. Słuchajcie, mamy tutaj coś do sterowania, ale ten jacht na pewno nie ruszy. Słuchajcie, pokażę wam z innej kamery. Jesteśmy i on tak jakby po prostu ugrzązł tutaj na dnie. Jest za mało wody, ale jeśli chcecie, to ja oczywiście mogę zrobić takie Brookhaven, w którym będzie dużo wody i będzie można pływać statkami, jachtami i innymi takimi pojazdami wodnymi. Wiem, że podobały wam się takie odcinki, widziałam to, już klikaliście łapeczkę w górę. Ostatnio był skuter wodny, były też pociągi, to teraz robimy jachty i statki, jakieś wielkie, wielkie statki, takie wycieczkowe. O, dobra, to słuchajcie, ja teraz idę, zaraz sobie wbijam na edycję Brookhaven, a wy zostawcie łapeczkę w górę, jeśli wam się podobają takie filmy. Jestem ciekawa, sprawdzam obecność, każdy, kto jest teraz na tym filmie, klika łapeczkę w górę, ja sobie sprawdzę. No i dziękuję wszystkim, którzy zechcieli kliknąć łapeczkę, będzie mi bardzo miło, a my przechodzimy dalej. No i jesteśmy, widzowie, już jak widzicie w edycji Brookhaven, mogę sobie latać, tu jest nasza fontanna i oczywiście otwieram sobie teraz narzędzia. Będę szukać w pierwszej kolejności oczywiście wody, dlatego że woda jest niezbędna, by wszystkie jachty i statki po prostu sobie tutaj pływały. A to jest bardzo ważne i tej wody nie może być też za mało, dlatego że jeśli statek dotknie dna, to nie wiem, czy widzieliście w moich poprzednich odcinkach, po prostu on nie popłynie. Więc teraz oczywiście go sobie skalujemy, uwaga, też wyżej, dajemy sobie, myślę, że naprawdę wysoko, aż zalejemy całe Brookhaven. Dobra, myślę, że tak będzie nawet spoko, jak damy. Oczywiście teraz muszę się tutaj oddalić i naprawdę sporo tego tutaj dać. Nie wiem, czy wy to widzicie, ile ja tutaj wody daję, ale żeby pływać i jakoś tam coś z tego mieć, że to Brookhaven jest zalane wodą, czyli tak naprawdę w tym momencie robimy wielką powódź. Wielgaśną powódź. Słuchajcie, ja to rozciągam po całej mapie. Słuchajcie, tu w ogóle nie widać nic. Zobaczcie, ja jeszcze tam dalej, jeszcze tutaj damy i wszędzie i zobaczcie, to jest wody. Normalnie zaraz zalejemy też samolot i chyba już dalej się nie da. Jest jakaś granica osiągnięta, mamy piękny kwadracik, no i tak to wygląda, słuchajcie, mamy Brookhaven zalany wodą, oczywiście teraz to wygląda dość nieładnie, ale jeśli już kliknę sobie play i będę chciała przetestować tą wodę, to ona będzie realistyczna. Zobaczcie, tutaj mamy fontannę i to jest fontanna, która sobie gulgocze, to jest góra fontanny. Okej, to teraz jak już mamy wodę, to wpiszmy sobie jakąś łódkę, sprawdźmy sobie łódkę. W pierwszej kolejności wybieram jakąś taką szybką motorówę, chyba to jest, o, fajna taka, zobaczymy, czy ona popłynie. Dajemy sobie jeszcze, co w ogóle moglibyśmy sobie dać? Może, żeby ona jeździła, to ja powinna wpisać moving, czyli boat moving. Okej, spróbujmy sobie. Niektóre tutaj rzeczy, które się wyświetliły, nie mają żadnych opinii, więc to jest trochę słabe, ale wpiszmy sobie jacht. Słuchajcie, zobaczymy, jak to będzie z tym jachtem. Jest Brookhaven jacht, ale no tak naprawdę on nie działa, więc my go nie chcemy. Musimy znaleźć jakiś taki kozacki. Spróbujmy sobie dać ten czerwony. O, zobaczcie, ten czerwony się już tutaj nam pojawił. Zobaczymy, czy on będzie taki, że będziemy mogli nim sobie płynąć. Wygląda imponująco, naprawdę mi się podoba. Sprawdźmy sobie dalej, jest nawet różowy. Ej, jest też różowy, zobaczcie. Ło, robi wrażenie. Dobra, na razie sobie nastawiam kilka tych tutaj pomysłów, które mi się zrodziły, czyli jachty, jakieś łódeczki. Co jeszcze we wodzie może być? Może okręt? A jakbym sobie tak wpisała ship, to zobaczmy sobie, co tutaj nam wyskoczy. Ej, jest cargo taki, zobaczcie. Ja nie wiem, czy on tutaj się da zrespić. Zobaczymy sobie. Ło, co jest grane? Jaki wielki on jest! Co jest grane? Ja się nie spodziewałam, że on jest taki duży. Ej, czekajcie, ja muszę go zmniejszyć ewidentnie. Jaki wielki, zobaczcie! No nieźle, widzowie, ja nie wiem, czy on popłynie w ogóle. No tak, nie popłynie, ponieważ jest w powietrzu, nie? By the way. Więc musimy go sobie jakoś, ale on nie chce za... Nie, chyba jest dobrze. Jest okej, bo zobaczcie, tutaj też jakby pokazuje, że tu jest... No chyba jest dobrze. No dobra, sprawdzimy sobie, w każdym razie najwyżej będziemy to poprawiać. Więc naprawdę jest tego tutaj wszystkiego sporo. Są jakieś kontenery nie tylko, ale ja chcę znaleźć jakiś jeszcze fajny jacht, więc teraz sobie go zobaczę. The Epic Yacht, czyli epicki jacht. No ciekawe. Sprawdźmy sobie jeszcze coś takiego, zobaczcie. Ten, jaki ma przód, zobaczcie, jak trochę jak pociąg Pendolino normalnie. To jest jacht Pendolino.
jak on wygląda, ale też bardzo fajny, zobaczcie, naprawdę nasze Brookhaven w ogóle wygląda jakby tutaj było morze, nie? I same tutaj stateczki, tankowce, nietankowce, rybacy, a właśnie, że taka zwykła łódka też by się przydała, czyli no wpiszmy to boat, taką zwykłą, wiecie, dla rybaków, nie wszystkich stać, ale zobaczymy sobie, czy na przykład taką łódką ja dam radę popłynąć, no bo wiecie, to niby jest wiosło, ale czy będzie można pływać? Trochę przypomina mi taką łódkę, jak jest w Minecrafcie, co nie? Ej, i patrzcie też na to! Ej, to jest mega dziwne! Co to jest? To jest samochód, że co? Można nim tak płynąć? Ale wiecie co, moim zdaniem to chyba się nie uda. Bo on nie chce zejść niżej, nie chce się zejść poniżej tej wody, więc on... Ale zobaczcie, to jest jakby taki motorek, ten rowerek wodny, o! Ale jak to się nazywa rowerek wodny? Właśnie jakby to wpisać rowerek wodny, bo ja też to bym chciała. Albo możemy dać też taką reklamę, słuchajcie, w wodzie reklama jest. Boat for sale, czyli na sprzedaż, proszę bardzo. Tutaj dajemy sobie elegancko, tak, bo jesteśmy w świecie teraz. Łódek to niech tutaj jest, boat for sale. Co jeszcze możemy dać? Może jakiś most? Ej, tutaj mamy jakiś taki różowy, zobaczcie, różowy most, tylko że on... Jak my byśmy mogli to postawić na przykład, że przechodzimy sobie ze szpitala aż tam do szkoły, nie? No teoretycznie można by było tak zrobić, ale no ja nie wiem, czy to do końca będzie ładnie, bo zobaczcie, trochę się nie styka, dlatego że to jest różna wysokość, no nie no, tak w powietrzu. Albo takie coś do skakania, wieża do skakania! Zobaczmy sobie Jumping Tower. Czy coś takiego ja w ogóle znajdę? Tower Stat Jump. No nie wiem, czy do końca to będzie to. No ale spróbujmy sobie... To jest! Ej, można tam wejść i z góry skoczyć? Jakie to jest duże, potężne. Okej, no to dajmy na to, że jakoś to niech tutaj jest. Ja sobie do tego podpłynę. No i zobaczymy, skoczymy sobie. Podpłyniemy tutaj. Zobaczcie, tutaj są 30 metrów, 35. To jest naprawdę wysoko. Okej, to ja teraz kliknę sobie play, widzowie, i zobaczymy te rzeczy, które aktualnie postawiłam. Nie no, mega się jaram, zobaczcie tylko na to, jak to wygląda, ale kozacko, widzicie to? Mamy piękną wodę, zobaczcie, Brookhaven jest całe pod wodą, naprawdę, i będziemy teraz testować łódki, łódeczki, jachciki i nie tylko, tylko musimy tu jakoś wskoczyć, to jest może błąd, że ja tutaj nic nie dałam, a dobra, udało się, okej, czyli mogę usiąść tu, zobaczmy, czy da się tym sterować. Nie można, to jest tylko... A nie można! Zobaczcie, jakie zostawia za sobą tutaj... Ej, tutaj coś wiruje, coś tutaj za... Ej, gdzie ja wjechałam? Do klubu! O nie, teraz... O nie, mamy problem, widzowie, bo ja wjechałam gdzieś tu. O nie, zablokowaliśmy się. A czekajcie, wyjeżdżam. Dobra, wyjechałam. Ej, trzeba naprawdę ostrożnie, bardzo dziko jeździ ta motorówka. Okej, jedziemy, zobaczcie. Ej, nawet spoko, bardzo fajna jest, bo jest też mała, więc też wszędzie się zmieścimy. Wiadomo, że te łódki niektóre nie są fajne i te jachciki, te motorówy, dlatego że no po prostu są szybkie i też nie wszędzie się zmieszczą. Spróbujmy sobie wejść na tą wieżę. Tutaj podpływam, zobaczcie, jak fajnie wyglądam. Okej, wyskakuję, wyskoczyłam. I pojechała, ej, ona pojechała sama! Sama pojechała mi! Co jest, grane, pojechała sama! O nie, zdemoluje napis Brookhaven! Co jest, zobaczcie, gdzie ona tam poleciała przez... Ej, za co ona cały czas pływa? Jaka dziwna. Ej, ja już wiem, bo to jest w tej grze. Takie coś się wykorzystuje w grze, że co sekundę możesz urosnąć. Ale ja niestety nie urosnę, zobaczcie. Nie dam rady, ale chociaż sobie stąd skoczę. Uwaga, uwaga, lecę. Puuu, i skok do wody. Lubicie skakać na główkę albo ogólnie, czy lubicie skakać do basenu? Napiszcie w komentarzu, widzowie. Płyniemy sobie teraz, musimy wrócić gdzieś tam, gdzie mam te swoje łódeczki. I co jest, zobaczcie. To jest ten jeden jachcik, który mi się zrespił, ale niestety on jest jakiś zbugowany. Zobaczcie, co się z nim dzieje. Nie wszystkie właśnie rzeczy działają niestety, no ale okej, idziemy sobie, tam mamy fajniejsze jachty, więc zaraz sobie to wszystko posprawdzamy. Ten, co tutaj wyczynia za tańce, hulańce normalnie. Jesteśmy sobie teraz, widzowie, na tej łódce zwykłej, takiej rybackiej, można powiedzieć, i zobaczcie, jak ja wyglądam. Wiosła, co prawda, się nie ruszają, ale można nią też sterować śmiało, czyli jeśli mamy wodę, możemy sobie pływać. Patrzcie, jaki ten tutaj jest. Tylko zobaczcie, to się jakoś unosi w górze. Mi się to nie podoba, to tak nie powinno być. Albo wiem, to się nie dało tutaj postawić, dlatego że jest ta latarnia. Okej, chyba dlatego, więc trzeba będzie przenieść go i wtedy już w kolejnym etapie sobie sprawdzimy, bo na pewno teraz nie uda nam się dostać do tego. Ciekawe, czy w ogóle nam się uda tym sterować. Patrzcie, jak tu ciemno było, co jest, jakie to jest wszystko realistyczne, naprawdę to jest... konkretne i bardzo, bardzo fajne. Ej, halo?
Zablokowałam się! Nie, zablokowałam się! Ej, dobra, idę jeszcze zaraz zobaczyć sobie teraz ten samochód, bo to jest taka motorówka, ale taki bardziej rowerek wodny. Zobaczcie, czy można na niego wsiąść? Alo, czy ja mogę jakoś tutaj wsiąść? I mogę! Ej, patrzcie, co się dzieje! Ej, kliknęłam E przez przypadek, co jest grane? Normalnie możemy tym latać, co ja mówię! Pływać, co jest? Patrzcie, co on robi! What? Co? Ja się tego nie spodziewałam! Jakie to jest kozackie! Patrzcie, co ja tu robię, jakiego drifta! Nie, normalnie robię tu kręciołki! I teraz w prawo! Jakie kozackie! Szkoda, że tego nie ma na Brookhaven! Ej, to jest mega, mega fajne! Co tu się dzieje? Ej, to mi się podoba! Wysiadam! Dobra, cofnę trochę, okej? I teraz muszę kliknąć E, żeby się wydostać. Ty, ale się widzowie tego kompletnie nie spodziewałam, że to w ogóle będzie działać. Ja to zrobiłam, tak postawiłam, myślałam, że to nie będzie działać. Teraz muszę tu wskoczyć jakoś do tego jachtu, co może nie być najłatwiejsze, bo nie mogę oczywiście. O, jestem już na górze, zobaczcie. I ten jacht... Ej, co jest? Gdzie spadłam? Ej, ja... Co jest grane? Ja sobie... Jak ja tu chodzę? Ej, ja ledwo weszłam, ja już znalazłam sekret jakiś. Jak teraz stąd wyjść? O nie, mam problem, widzowie. Ja to zawsze coś znajdę, ja nie wiem. Okej, teraz spróbujmy jeszcze raz. Wchodzę do góry sobie. Czy mogę sterować tym jachcikiem? Gdzie tutaj jest do sterowania? Okej, ja sobie zsiadam tu i co mogę? Nie mogę! Nie mogę, ale słabe, nie można tym sterować. Chyba, że na dole jest jeszcze coś takiego do sterowania. Taki właśnie pokoik. Czy tutaj nie ma? A jest, jest, tutaj jest, zobaczcie, jest takie coś. I teraz można, zobaczcie, tym czerwonym możemy sterować. Wjeżdżamy i rozwalamy. Z buta wjeżdżam i normalnie rozwalam. Co jest, naprawdę kozacko. Ale dziwne jest, że tutaj u góry nie mogłem tym sobie sterować tak swobodnie. Patrzcie w ogóle ten statek, gdzie on mi wypłynął, nie? Masakra. Ten statek wypłynął mi kompletnie nie tam, gdzie miał. Jest bardzo trudne sterowanie tym statkiem. W ogóle jest na całej pydzie, to znaczy na całej petardzie niby ma prędkość tutaj, że 43. Ciekawe, czy jak się cofam. Cofnę się. Dam radę, dam radę. Jest! Jest na wodę! Dobra, udało się. Jednak uratowani. Uratowani. Dobra, udało się, widzowie. Ale kozacko, ten stateczek jest naprawdę kozacki. Znaczy stateczek, jachcik, wiecie. Ja po prostu mówię cały czas tak samo, no bo tak najłatwiej mi, no, ale wiadomo, o co chodzi, to jest jachcik. Ej, dobra, one w ogóle się nie chcą jakoś specjalnie też zatrzymywać. To jest trudne okiełznać się na takiej wodzie i na pewno... Ej, zobaczcie, w ogóle ta pierwsza motorówka, ona mi sama odjechała, nie? Odpłynęła mi, może pojedziemy jej poszukać. Ej, ciekawe, gdzie ona tam jest. Dobra, jedziemy jej poszukać, zobaczymy. Może ona jakoś tam przetrwała jako tako. Dobra, wjeżdżam teraz tu, wjeżdżam i rozjeżdżam. Jadę tu sobie teraz w lewo, prawo, okej, ej, widzę ją, jest tam, uwaga, zderzę się z tym, ale przepłynęłam, jest, widzę, ona, jak ona daleko odpłynęła, co jest grane, patrzcie, tu jest, tu ona jest, o nie, teraz ja się tu zaklinowałam, o nie, mamy problem, dobra, słuchajcie, musimy zrobić teraz jeszcze ten wielki, z tym był trochę problem, dlatego, że niby on tam gdzieś stał, ale zobaczcie, go się w ogóle nie da? Nie da się go w ogóle niżej, zobaczcie, ja próbuję. O, jest! Mam! Dobra, udało się, świetnie, tylko że on trochę tam stanął na tym. O nie. Zawsze coś, no! Zawsze coś i teraz jak to cofnąć? Dobra, niech tak już zostanie. Niech tak zostanie i sobie sprawdźmy jeszcze jakieś inne jachty. Okej, mam to. Dobra, bierzemy... Ej, zobaczymy sobie, czy jak ja dam ten Brookhaven Yacht, to ja czy będę mogła nim teraz tutaj sterować, bo to będzie wskazywało jedno, widzowie, że jeśli ten jacht Brookhavenowy, czyli taki klasyczny, który jest, popłynie, to znaczy, że my mamy za mało wody, ale zobaczcie, nie da się w ogóle uziemić też go. I ja, to jest po prostu czasami też problem z tym uziemieniem w wodzie, znaczy... Po prostu nie da się postawić tego kompletnie na tej wodzie, chyba że... Ja bym złapała wodę i wodę bym jakoś zrobiła, tylko czekajcie. Nie mogę złapać wody teraz, czy mogę? Okej, dobra, dałam. I jest teraz, świetnie. To teraz tego jeszcze muszę wyciągnąć tu na wodę i teraz czy on jest? No nie, teraz ten nie jest na wodzie, ja nie wytrzymię. Jeszcze jedno zasadnicze pytanie, widzowie, jak my się tutaj dostaniemy? Właśnie, to jest pytanie. Czy ja będę mogła tutaj jakoś wejść? Słuchajcie, no chyba, że wpłynę jakoś środkiem. Jest tutaj jakieś wejście. Ej, no nie ma.
Chyba, że ja stanę sobie tu. O, właśnie, stanę sobie tu. O nie, nie mogę. Nie mogę, no. Czemu nie? Czy ja się mogę jakoś tam dostać? Tam można jakoś. Tylko jak ja bym musiała tutaj skoczyć? Ja muszę tu jakoś skoczyć, widzowie. Dobra, najpierw sobie skoczę tu może. Ale ja chcę wypłynąć! Dobra, jestem. Czy ja tam doskoczę? Nie ma szans, nie ma bata. Ale stąd może, widzowie, doskoczę? Doskoczę? Nie, nie doskoczę! No widzowie, nie da się, to sobie sama postawię schody. A co tam? Uwaga, teraz tutaj sobie postawię. Dobra. Tylko, wiecie co? Ja chyba... O, dobra, teraz będzie dobrze. Okej, no to postawiłam sobie schody, myślę, że teraz się uda. No i patrzcie, widzowie, na to, jakie mamy tutaj eleganckie schodki ja sobie tutaj zrobiłam. I teraz mogę sobie tutaj wskoczyć. Jesteśmy. Czy ja mogę gdzieś tutaj wejść, coś z tym zrobić? O co tutaj chodzi? Czy tutaj jest jakieś sterowanie tym? O to jest pytanie. Raczej tutaj nie ma takich rzeczy z tego, co tutaj widzę, ale jeszcze sobie to obejdę. Tutaj Tytanika można zrobić normalnie. Idę. Ej, co to przed chwilą tutaj przeleciało? Ej, coś widziałam za dziwny cień. Czy ktoś tutaj do mnie dołączy? Czy to są ptaki na Brookhaven? Nie wiem, dobra, wchodzimy sobie tu i zobaczcie, nie mogę wejść. Oni mają tak zrobione, nie można wejść. I wow, prawie spadłam. A tu można wejść? Ja jestem za wysoka. O nie, to nic, trudno. Nie da rady wejść, widzowie. A coś tam w ogóle jest? Można tam jakoś się przedostać? Jak ja jestem za wysoka? Co oni tu dla jakichś karłów robili? Tyle starania, no! Ale ogólnie to niektórymi tutaj statkami, jachtami dało się pływać, widzowie. Napiszcie w komentarzu, jak wam się podobał taki odcinek. Jachty są super. Jakby wprowadzili takie coś na Brookhaven na co dzień, byłoby mega. Ale oczywiście, no nie można zalać Brookhaven, bo zobaczcie, jak ono wygląda. Teraz jest właściwie całkowicie zalane. Ale te jachty różowe, czerwone, fajne są. Może ja bym was zabrała na taką przejażdżkę jachtę? Napiszcie w komentarzu, dołączajcie do mojej grupy z Robloxa, nazywa się Team Patix. Pamiętajcie, że odcinki są codziennie. Widzimy się jutro, na razie, pa pa!